Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i dzisiaj temat zawał serca, a praca na morzu. Starsi marynarze pamiętają, że kiedyś kompletnie dyskwalifikował, natomiast dzisiaj wraz z postępem leczenia chirurgicznego sprawa stała się bardzo ciekawa. Zapytanie internauty, czy przebyty zawał serca i wstawiony stent dyskwalifikuje mnie do pracy na morzu. Zaznaczam, iż zawał nie był rozległy, a testy wysiłkowe obecnie są w normie. Odpowiadając jeszcze raz, jak wspomniałem, sprawa jest wyjątkowo dyskusyjna. Kiedyś choroba niedokrwienna stanowiła ustawowe przeciwwskazanie do pracy na morzu. Dzisiaj, gdybym dostał jednak opinię prowadzącego kardiologa, pozytywną opinię, marynarz nie miałby jakichkolwiek objawów bólowych przez ostatnie kilka miesięcy oraz tak zwane testy wysiłkowe według protokołu BRUS nie wykazywały objawów niedokrwienia, no to zastanowiłbym się nad takim dopuszczeniem. Raczej skróciłbym czas ważności świadectwa, czyli na przykład u osoby po 50, na przykład do pół roku zamiast do ustawowego na rok. Oczywiście po tym pół roku ponowna konsultacja kardiologiczna z testami wysiłkowymi w celu ewentualnego przedłużenia certyfikatu. Według mnie jest tutaj nie tyle ważne sama nazwa choroby czy samo rozpoznanie choroby, natomiast ważna jest dobra tolerancja pobieranych leków, zdolność do tolerancji typowych wysiłków fizycznych na statku, czyli na przykład jakiegoś chodzenia po schodach, czy co by tu nie powiedzieć, zdolności do ewakuacji ze statku w razie niebezpieczeństwa, czyli jakimś helikopterem, czy szalupą, czy czymś takim. Jak już wspomniałem na samym początku, temat wyjątkowo dyskusyjny. Jeżeli Ty masz z własnego doświadczenia coś ciekawego do powiedzenia, koniecznie skomentuj do wideo, koniecznie też wpadnij na mojego bloga Badania Lekarza Medycyny Pracy.com. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu.